Dzień Boże, coś wam powiem. Jeśli jesteś stolarzem tworzącym piękną komodę, to nie użyjesz brzydkiej sklejki na jej tyłach. Pomimo tego, że będzie to z tyłu, przy ścianie i nikt nie będzie tego widział. Ty będziesz wiedział, że to tam jest, więc użyjesz ładnego drewna również z tyłu. Aby móc spać spokojnie, estetyka, jakość muszą ci towarzyszyć przez całą drogę. Słowa wypowiedział Steve Jobs, twórca jednego z największych koncernów elektronicznych. Bo zaczynając w garażu, doświadczył trudnej drogi, wielu przeciwności i porażek, aż w końcu osiągnął sukces. Taka jest także droga naszego życia, w którym wszystko się miesza, a prawda przeplata się z fałszem. Chrystus wskazuje nam właściwy kierunek. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. A więc poznanie Chrystusa otwiera nam drogę do nowego życia w prawdzie. Tylko jak po nie sięgnąć? Filip czy Tomasz, którzy występują w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, dają nam dowód na to, że męska część Kościoła opiera swoją wiarę na doświadczeniu. Pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Tomasz przecież też mówił, jeśli nie dotknie ran Jezusa, to nie uwierzy. Kobietom ta wiara przychodzi łatwiej, bo opierają się na relacji serca. Ale zarówno doświadczenie i relacja to nasza fizyczność i duchowość. Jedna na drugą ma wpływ. Każdego dnia odkrywamy prawdę o sobie, co nam pozwala funkcjonować w tym świecie. Każdego dnia poznajemy siebie i swoje możliwości. Może czujemy się w wielu kwestiach słabi, bo czegoś sobie nie doceniamy. Może w innych jesteśmy aż za mocni, bo przewartościowujemy swoje cechy. Niezależnie jak to wszystko wygląda, powinniśmy cieszyć się z tego, co mamy. Dzięki temu zobaczymy, co nas jeszcze czeka. Jest to więc odkrywanie działania Boga w naszej codziennej drodze. Wcale nie musimy Go widzieć i dotykać, żeby wierzyć w Jego obecność. Na każdym kroku jest Jego ślad. Wszelkie stworzenie i życie od Niego pochodzą przecież. Poszukiwanie Boga nie jest więc nudnym obowiązkiem, ale staje się aktem zawierzenia. To, co jeszcze powinno w nas dobrze funkcjonować, żeby nasza droga była przyjemna, to troska o obecność Boga we mnie. O to, żeby wpisała się we mnie taka myśl świętego Ignacego. Człowiek stworzony jest, aby Pana Boga swego chwalił, czcił i Jemu służył. Gdy pozwolimy Bogu zająć pierwsze miejsce, wtedy w naszym życiu dokona się wielka przemiana. Będziemy czynić wszystko na większą chwałę Bożą, zapominając o sobie. Każde nasze działanie, jak to było na wstępie, z każdej strony będzie piękne, a nie tylko tam, gdzie widoczne dla oczu. Szczęść Boże!